Panie pośle, takim tematem, który rozpala ostatnio media, jest sprawa karty nauczyciela i ewentualnych zmian, jakie mogą być zaproponowane już niedługo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wstępnie mówi się o ograniczeniu urlopów zdrowotnych i likwidacji kilku dodatków. Jak Prawo i Sprawiedliwość odnosi się właśnie do tego pomysłu zmian w karcie nauczyciela? Będziemy bronić karty nauczyciela. Właściwie jako jedyny w tej chwili ugrupowanie twardo wypowiadamy się w obronie karty nauczyciela, bo nawet ZNP, czytaj SLD, ZNP, zawsze mam tutaj kłopot z rozróżnieniem tych dwóch związku i formacji politycznej. Wielu związków, wielu członków SLD to są po prostu działacze związkowi, ale nawet właśnie ZNP dopuszcza rozmowy w sprawie karty nauczyciela, krótko mówiąc, dopuszcza rozmowy w sprawie zabrania nauczycielom ich tych praw. Powinni właściwie bronić karty nauczyciela, natomiast jak to zwykle bywa, dopuszczają w ogóle rozmowy. Obawa jest tego typu, że jeżeli dopuści się do jakichkolwiek rozmów w tym zakresie, to nie łudźmy się, ale rząd pójdzie metodą już nie drobnych kroczków, ale metodą takiego finiszu, który doprowadzi do tego, że w przyszłym roku karty nauczyciela po prostu nie będzie. Ja obserwuję takie podstępne troszeczkę zachowanie rządu i większości parlamentarnej, bo proszę sobie wyobrazić, w zeszłym tygodniu mieliśmy dyskretne spotkanie, bo trudno je mi inaczej określić, bo dowiedziałem się o nim zupełnie przypadkowo. Dyskretne spotkanie w sprawie karty nauczyciela, spotkanie strony większości parlamentarnej, bo za stołem prezydialnym siedzieli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, PSL-u, strony samorządowej, w której tu bardzo aktywny był pan poseł Dzikowski, pan poseł Dzikowski ze strony prezydium parlamentarnego, czy strony większości parlamentarnej, a ze strony samorządowej był pan prezydent Grobelny, prezydent Poznania. Również bardzo, bardzo licznie reprezentowana strona samorządowa, związki zawodowe, Solidarność i ZNP, no i właśnie ci posłowie, którzy byli tam, tak jak ja na przykład przypadkowo, dowiedzieli się o tym w jakiejś malutkiej salce w tych mniej popularnych pomieszczeniach sejmowych. Ja zadałem wprost pytanie, dlaczego z taką obawą, dlaczego w sposób taki półtajny, mnie się to źle kojarzy, takie właśnie obradowanie gdzieś tam dyskretne. Zażądałem, żeby ujawnili się ci, którzy chcą zmieniać kartę nauczyciela, no bo najprościej byłoby, ażeby z otwartą przyłbicą, nietchórzliwie wystąpił tutaj rząd, który sprecyzowałby jasno i otwarcie, że chce zmienić kartę nauczyciela, albo większość parlamentarna. Na tym spotkaniu do niczego takiego nikt się nie chciał przyznać. Właściwie to było jakieś spotkanie, którego inicjatorem był nie wiadomo kto. Tak bym to określił. I teraz to spotkanie, które się odbędzie w przyszłym tygodniu, 16, to jest również spotkanie, które jest spotkaniem takim, które mielibyśmy problemy pewno z identyfikowaniem organizatora tego spotkania, ale już wiemy, że w tym spotkaniu będzie przynajmniej strona rządowa uczestniczyła. W związku z tym jakieś propozycje pewno strony rządowej w tym względzie padną. Chociaż premier jak zwykle zapowiadał, że rząd nie zamierza uczestniczyć w jakichkolwiek pracach nad kartą nauczyciela. No to przedziwna sprawa. My na pewno nie damy się wpuścić w ten kanał jakiejś inicjatywy bez konkretnego adresata tej inicjatywy, bo tak jak to ostatnie spotkanie też wskazywało, większość parlamentarna szuka 16 posłów niezrzeszonych, którzy podpisaliby się pod projektem zmiany w karcie nauczyciela. Pewno te zmiany byłyby jakoś tam dostarczone tym posłom niezrzeszonym przez stronę samorządową i w ten sposób zrodziłaby się jakaś dyskusja wokół karty nauczyciela. Tą drogą, wydaje mi się, iść się nie da. Trzeba po pierwsze wystąpić tu z otwartą przyłbicą, mówię to do tych, którzy chcą grzebać przy karcie nauczyciela. Natomiast my takich ruchów w zakresie karty nauczyciela w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości nie planujemy. Trzeba tu przypomnieć, co to jest za dokument karta nauczyciela, dlaczego on się pojawił. Otóż on się pojawił w początku lat 90. w polskiej szkole, mówię tu o przemianach demokratycznych, po to, ażeby zrównoważyć polskim nauczycielom deficyt środków finansowych, czyli krótko mówiąc te różnice w zarobkach, jeżeli chodzi o nauczycieli, którzy pracują w państwach europejskich, Niemiec, Francji.
W związku z tym, że nauczyciel w Polsce ze względu na taki, a nie inny stan budżetu i finansów państwa nie mógł tyle zarabiać, w związku z tym postanowiono, że taką równowagą, pewnym ekwiwalentem za to będzie właśnie dokument chroniący prawa nauczycieli, czyli Karta Nauczyciela. I stoję na stanowisku, że dopóki nauczyciel nie będzie zarabiał tyle, ile w państwach zachodnich, czyli w Niemczech i we Francji, dopóty majstrowanie jakieś przy Karcie Nauczyciela jest po prostu nieetyczne. Jeżeli proszę mi wierzyć, że z wielu rozmów, które prowadzę z nauczycielami, wynika jednoznacznie, że gdyby nauczyciele, ja już nie mówię, żeby zarabiali w Polsce 4000 euro czy 3000 euro, jak to bywa w państwach Europy Zachodniej, ale gdyby zarabiali powiedzmy 4000 zł czy 5000 zł netto, to wówczas nikt nie rozważałby obrony Karty Nauczyciela, bo w tym wszystkim, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.